Siemano ludziska, z tej strony Tomeczko i witam was w moim komentarzu z Call of Duty Black Ops konsoli 360. Najpierw powiem wam, jak mi się udało w ogóle coś takiego nakręcić. Po prostu wziąłem komórkę, postawiłem ją na statywie zbudowanym z krzesła, taboretu i dwóch pudełek po butach. No wiadomo, jakość jest jaka jest, ale... No, ale mam nadzieję, że to was nie zrazi do oglądania moich filmików. Tak jak mówiłem, najważniejszy jest komentarz, którego postawię chyba raz 15 raz, ale to nieważne, czego się nie robi dla widzów. Dobra. I tak, nagrywarka nie jest zamówiona, ale nalegam, po prostu naciskam rodziców na nagrywarkę. Najpierw muszę poprawić swoje oceny, a dopiero potem będzie nagrywarka. Na razie komórkę postawiłem po prostu na tym Pro Elo statywie i po prostu ze wszystkich kin moich zgrałem wszystko to, co miałem. Tam jest chyba z 10 materiałów, coś takiego, i będę miał po prostu materiał pod komentarz z konsoli. Nie będzie to ciągle z konsoli, będzie na przemian z peceta i z tego to zależy, czy się uda coś fajnego ugrać. Tam mam z MW3, że prawie Moaba wbiłem, tam miałem chyba 19 killstreak na TDM-ie, więc jak na mnie to jest naprawdę sporo, szczególnie z moim łączem internetowym, ale dobra, to nie ważne. Jak tutaj żeście zdążyli zauważyć, już używam AK-47 bez kamuflażu z podwójnymi magazynkami, czyli to, co uwielbiam najbardziej w tej grze, uwielbiam tego setupu używać i często mi nim dobrze idzie. Dobra, dzisiaj powiem o bardzo nieprzyjemnej sytuacji, która mnie spotkała. Może was ciekawi, może nie. Pewnie większość z was o tym wie, bo mam dopiero 8 widzów. I tak. Patrzę na nas, tam kolega się mnie pyta, nieważne kto. Słuchaj Tomek, ile ty masz lajków i wyświetleń w ogóle, ile dislajków? A ja patrzę, mówię mu moje te. A ja mówię, przecież to nieważne jest w ogóle ten. Przecież to nie ma aż tak dużej, to nie jest aż tak bardzo ważne, ile ja mam wyświetleń. Po prostu jestem początkujący. No ale dobra, no mówię mu tam to i tamto. I tak jestem zaciekawiony, kto mi pewnie postawił tą łapkę w dół, jedyną. Bo oczywiście tamten kolega się chwalił, że on, wiecie, że on nie miał żadnej łapki w dół i w ogóle. No, ja sobie zobaczyłem, znaczy nie, może nie tak, nie zobaczyłem, tylko po prostu wiedziałem, że coś tutaj mi śmierdzi i że to chyba on postawił tą łapkę w dół. Niestety mój kolega z klasy, jak się okazało, mój kolega z klasy, czyli fałszywy kolega, postawił mi łapkę w dół na filmiku i jeszcze jak głupi nic mi o tym nie powiedział, nie powiedział, czy mi się coś nie podoba, czy coś, po prostu zachowywał się jak kompletny skurwiały hater. I kurwa, jest dla mnie teraz, przepraszam za przeklinanie, jest dla mnie niczym, jest zakłamanym człowiekiem, zakompleksionym, po prostu jeździ, pojechał teraz po bandzie i mam go dosyć. To jest, w ogóle tak mnie to ruszyło, w ogóle nie chciało mi się wierzyć. No, miałem nadzieję, że odpowie, że nie, coś takiego, dobrze, że się przynajmniej przyzna, no. Oj, masakra, mówię wam. O, patrzcie, teraz tutaj byłby flawless, ale oczywiście last one. Nieważne, przepraszam was za moje humory, ale już tak to jest. Dobra, i po prostu napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja zachowałem się też źle, bo poprosiłem moich kolegów, żeby mu postawili dislajki. Skończyło się to, że on zamknął kanał. I ja po prostu nie powinienem tak robić. Żałuję tego, co zrobiłem, ale po prostu to był napad złości, nerwy. Wiadomo, bo tutaj człowiek się stara, a jakiś mu stawia dislajka za jego ciężką pracę. Pewnie też byście się wkurzyli, nie? Dobra, kończymy ten komentarz z wynikiem 22-1. Byłby flawless, ale oczywiście musiał być lastem, bo co by innego. Mi się taki marudny troszeczkę komentarz, ale mam nadzieję, że wam się podoba. No, i siemano. A, zapomniałbym. Łapkujcie, subskrybujcie i oceniajcie.